Alan Alexander Mayn, chatka Puchatka, czyta Paweł Wódczyński. Rozdział siódmy, w którym tygrys zostaje odbryknięty. Pewnego dnia królik z prosiaczkiem siedzieli sobie przed domkiem Puchatka, słuchając, co mówi królik, a Puchatek siedział razem z nimi. Było senne letnie popołudnie, i las szumiał łagodnie, i zdawał się szeptać Puchatkowi do ucha: Nie słuchaj królika, słuchaj mnie. Więc Puchatek usadowił się w ten sposób, aby móc nie słuchać królika i tylko od czasu do czasu otwierał oczy, aby powiedzieć: Aha, a potem zamykał je, aby powiedzieć: Tak, to prawda. A królik od czasu do czasu mówił z poważną miną. Rozumiesz, o co mi chodzi, prosiaczku? A prosiaczek z poważną miną kiwał łebkiem na znak, że rozumie. Słowem, powiedział królik, kończąc wreszcie swoje wywody. Tygrys stał się ostatnio tak rozbrykany, że już najwyższy czas, żeby mu dać nauczkę. Co sądzisz o tym, prosiaczku? Prosiaczek powiedział, że tygrys był naprawdę bardzo rozbrykany i gdyby można było wynaleźć jakiś sposób, żeby go odbrykać, byłaby to bardzo dobra myśl. I mnie się tak zdaje, rzekł królik. A co ty myślisz o tym, Puchatku? Puchatek drgnął, otworzył oczy i powiedział. Niezmiernie. Co niezmiernie? Spytał królik. – Właśnie to coś ty mówił – rzekł Puchatek. – Niewątpliwie. Prosiaczek dał Puchatkowi tęgiego szturchańca, a Puchatek, czując, że z każdą chwilą coraz bardziej zaczyna być gdzie indziej, zaczął rozglądać się za sobą samym. – A jak to zrobić? – spytał Prosiaczek. – I jaka to ma być nauczka, króliku? – O to właśnie chodzi – rzekł królik. Słowo nauczka wydało się Puchatkowi znajome i zdawało mu się, że już je gdzieś kiedyś słyszał. Jest coś takiego, powiedział, co nazywa się dwa razy dwa. Krzyś próbował mnie kiedyś tego nauczyć, ale jakoś nie wyszło. A co nie wyszło? spytał królik. A skąd nie wyszło? spytał prosiaczek. Puchatek potrząsnął łebkiem. Nie wiem. Odparł, ale nie wyszło. A o czym mówiliście? Puchatku, rzekł prosiaczek z wyrzutem, czy nie słuchałeś tego, co mówił królik? Słuchałem, tylko miałem trochę puchu w uchu i nie dosłyszałem. Czy mógłbyś to jeszcze raz powiedzieć, króliku? Królik nie miał nigdy nic przeciwko powtórzeniu czegoś jeszcze raz, więc spytał, od czego ma zacząć. A gdy Puchatek powiedział, że od tego miejsca, kiedy Puch wszedł mu do ucha, a królik spytał, kiedy to się stało, a Puchatek powiedział, że nie wie, bo dobrze nie słyszał, prosiaczek rozstrzygnął sprawę, mówiąc, że chodzi po prostu o wynalezienie jakiegoś sposobu, żeby ukrócić brykaninę tygrysa, bo choć można go bardzo lubić, jednak trudno zaprzeczyć, że jest on wyjątkowo rozbrykany. Aha, rozumiem, rzekł Puchatek. Jest go po prostu zapełno wszędzie. Od co? Rzekł królik. Puchatek próbował coś wymyślić, lecz wszystko, co potrafił wymyślić, okazało się niezdatne na nic, więc bardzo cichutko przemruczał sam do siebie. Gdyby tygrys był mniejszy od królika i lżejszy, i cokolwiek grzeczniejszy, a zaś królik silniejszy od tygrysa i wyższy, a znów tygrys był niższy i cokolwiek szczuplejszy, wtedy by tak nie brykał na biednego królika, który jednak jest mniejszy. Co puchatek powiedział? spytał królik. Zdaje się, że nic mądrego. Tak, westchnął puchatek. Nic mądrego. Otóż ja mam taki pomysł rzekł Królik. Zaraz wam wytłumaczę. Zabierzemy tygrysa na dłuższą wyprawę, gdzie tygrys jeszcze nigdy nie był. i zostawimy go tam, a na rano odnajdziemy go znowu i posłuchajcie uważnie. tygrys stanie się całkiem innym tygrysem. Czemu? — spytał Puchatek. Bo będzie potulnym tygrysem. Smutnym, małym i zmartwionym tygrysem. Tygrysem, który mówi: Ach, króliku, rad jestem, że cię widzę. O, właśnie dlatego. A czy on będzie się cieszył, kiedy i mnie zobaczy, i prosiaczka też? Oczywiście. To dobrze rzekł Puchatek. Ach, ja bym tego nie zniósł, żeby tygrys miał zostać smutny. Rzekł prosiaczek bez przekonania. Tygrysy nigdy nie zostają smutne, wyjaśnił królik. One przechodzą przez to ze zdumiewającą szybkością. Dla pewności pytałem o Tosowy, która powiedziała mi, że one właśnie w ten sposób zawsze przez to przechodzą. A jeśli nam się uda tak zrobić, żeby tygrys czuł się mały i smutny tylko przez pięć minut, spełnimy dobry uczynek. Czy Krzyś byłby tego samego zdania? spytał prosiaczek. Tak, powiedział królik. Krzyś z pewnością powiedziałby, Spełniłeś dobry uczynek, prosiaczku. Byłbym to sam zrobił, tylko że akurat wtedy robiłem co innego. Dziękuję ci, prosiaczku. No i Puchatku, oczywiście. Prosiaczek ucieszył się bardzo i zmiarkował od razu, że pomysł z tygrysem był bardzo dobry. A że w dodatku miał to zrobić do spółki z królikiem i Puchatkiem, była to niewątpliwie taka rzecz, po której nawet bardzo małe zwierzątko mogło zbudzić się z rana bardzo zadowolone, że to zrobiło. I teraz trzeba było tylko postanowić, dokąd zaprowadzić tygrysa. Zaprowadzimy go do bieguna północnego, rzekł królik. Ponieważ musiało się zużyć dużo czasu, żeby go znaleźć, więc trzeba będzie zużyć dużo czasu, żeby tygrys porządnie się tam zgubił. Teraz z kolei Puchatek ucieszył się bardzo, gdyż to on właśnie był odkrywcą bieguna północnego i myślał sobie, jak to będzie pięknie, kiedy wszyscy dotrą do tego miejsca i tygrys zobaczy tabliczkę z napisem: Odkryty przez Puchatka Puchatek go znalazł. Wówczas tygrys dowie się o tym, o czym chyba jeszcze nie wie: jaki to jest miś z tego Puchatka. Taki właśnie miś. Otóż postanowiono, że wyruszą nazajutrz rano i że królik, który mieszkał niedaleko Kangurzycy Maleństwa i tygrysa, wstąpi do nich i zapyta tygrysa, jakie ma plany na jutro. Bo jeśli nie ma żadnych planów, to co by powiedział o małej wycieczce i zabraniu ze sobą puchatka i prosiaczka. I jeśli Tygrys powie tak, to wszystko będzie w porządku, a jeśli powie nie, nie, nie powie nie, rzekł królik. Ja już w tym będę. I poszedł bardzo zaaferowany. Następny dzień był zupełnie niepodobny do poprzedniego. Zamiast, żeby było ciepło i słonecznie, było zimno i mglisto. Puchatek bynajmniej nie troszczył się o siebie, ale gdy pomyślał o całym miodzie, którego pszczoły nie zrobią w tak zimny i mglisty dzień, bardzo mu było żal biednych pszczół. Powiedział o tym prosiaczkowi, kiedy prosiaczek przyszedł po niego, a prosiaczek powiedział, że on o tym za bardzo nie myśli, ale myśli o tym, jak to musi być zimno i przykro w lesie. I gdy przyszli wreszcie do królika, królik powiedział, że jest to właśnie odpowiedni dzień na taką wyprawę. Bo tygrys zawsze bryka i wszystkich wyprzedza, więc kiedy tylko zniknie z oczu, wszyscy ilu ich jest, popędzą w przeciwnym kierunku i on ich nigdy nie zobaczy. I jak to nigdy? spytał prosiaczek. Nie no, no, nie tak zupełnie, nigdy, ale tak długo dopóki go znów nie znajdziemy jutro czy kiedy indziej. Ale chodźmy już, bo tygrys czeka na nas. Gdy przyszli do kangurzycy, okazało się, że maleństwo też czeka, ponieważ było ono w wielkiej przyjaźni z tygrysem, co było mocno kłopotliwe. Lecz królik szepnął do puchatka. Już ja się tym zajmę. I zwrócił się do mamy kangurzycy. Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby maleństwo zostało w domu, powiedział. A dlaczego? spytało maleństwo, które udawało, że nie słucha. Dlatego, że jest obrzydliwa pogoda, powiedział królik, krzywiąc się. A ty kasłałeś dziś rano. A skąd ty wiesz? spytało czupurnie maleństwo. Ach, maleństwo, powiedziała kangurzyca z wyrzutem. Czemuś mi nic nie mówiło? Zakrztusiłem się biszkopcikiem, rzekło maleństwo. I to był biszkoptowy kaszel, a nie prawdziwy. Ale dzisiaj zostań w domu, kochanie, pójdziesz innego dnia. Jutro? spytało maleństwo pełne nadziei. Zobaczymy, odparła mama kangurzyca. Ty zawsze tylko zobaczysz i zobaczysz, a potem nigdy nic z tego nie wychodzi, powiedziało maleństwo ze smutkiem. Trudno zobaczyć cokolwiek w taki dzień jak dziś, – rzekł królik. Nie sądzę, żebyśmy poszli bardzo daleko, a przy tym dziś po południu jesteśmy wszyscy bardzo… a jesteś ty grysie, więc już idźmy. Do widzenia, maleństwo. Po południu jesteśmy wszyscy bardzo… chodź, puchatku. Wszyscy gotowi? No dobrze, więc idźmy. I poszli. Z początku Puchatek, Prosiaczek i Królik szli razem, a tygrys zbiegał naokoło nich, zataczając kręgi. A potem, gdy dróżka stawała się coraz węższa, Królik, Prosiaczek i Puchatek szli gęsiego, a tygrys zbiegał dookoła nich podługowato. I stopniowo, gdy jałowce po obu stronach stawały się coraz bardziej kłujące, tygrys zbiegał tam i z powrotem przed nimi i czasami wpadał na Królika, a czasami nie. I kiedy zapuścili się nieco dalej, mgła stała się gęstsza. Tak że tygrys znikał co chwila i gdy myślało się, że już go nie ma, wyskakiwał nagle z mroku i mówił: Więc chodźmy. I nim można było cokolwiek odpowiedzieć, już go nie było. Królik odwrócił się i lekko trącił prosiaczka. Teraz szepnął, powiedz puchatkowi. Teraz Szepnął prosiaczek do puchatka. Ale co teraz? spytał szeptem puchatek prosiaczka. Nagle ukazał się tygrys. Bryknął na królika i znowu zniknął. Już, szepnął królik i wskoczył do małego dołka, a puchatek z prosiaczkiem za nim. Przycupnęli ukryci w paprociach i zaczęli nasłuchiwać. W lesie było cicho, cichutko i nic nie było słychać ani widać. Cicho! szepnął królik. Jestem cicho, rzekł Puchatek. Coś zaszeleściło za nimi i znów zapadła cisza. Hop, hop! zawołał Tygrys, a głos jego rozległ się tuż, tuż koło nich, tak, że prosiaczek byłby już wyskoczył z dołka, gdyby nie to, że Puchatek prawie siedział na nim. Gdzie jesteście? zawołał Tygrys. Królik trącił puchatka w łokieć, a puchatek zaczął rozglądać się szukając prosiaczka, żeby jego trącić, ale nie mógł go znaleźć. Prosiaczek dyszał w wilgotnych paprociach tak cichutko, jak tylko mógł, i czuł się bardzo dzielny i przejęty. To dziwne, powiedział tygrys do siebie. Nastąpiła chwila ciszy, po której znów usłyszeli szuranie. Minęło jeszcze kilka chwil i las stał się tak cichy, że aż strach ich obleciał. Wówczas królik wstał i wyprostował się. Aha? szepnął dumnie. Widzieliście? Miałem rację. A ja myślałem, powiedział Puchatek, i myślę, że. Nie myśl, rzekł królik, tylko uciekaj, uciekajmy wszyscy. I popędzili, a królik biegł przodem. Teraz, powiedział królik, gdy przebyli już kawałek drogi, możemy porozmawiać. Co chciałeś powiedzieć, Puchatku? Nic ważnego. Dlaczego idziemy tędy? Bo to jest droga do domu. Aha, powiedział Puchatek. Zdaje się, że to będzie bardziej na prawo, odezwał się prosiaczek niespokojnie. A jak się tobie zdaje, Puchatku? Puchatek spojrzał na swe obydwie łapki. Wiedział, że jedna z nich jest prawa, i wiedział jeszcze, że kiedy się już ustaliło, która z nich jest prawa, to druga była lewa ale nigdy nie wiedział, jak zacząć. Więc tego zaczął powoli. Chodźmy, naglił królik. Ja znam tę drogę i poszli dalej. Po dziesięciu minutach zatrzymali się znowu. To bardzo zabawne, powiedział Królik. Ale ja właśnie w tej chwili. No tak, oczywiście, chodźmy. No, już jesteśmy, rzekł królik w dziesięć minut później. Nie, to jeszcze nie tu. Teraz, rzekł królik w dziesięć minut później. Zdaje się, że już się zbliżamy. – Ale zaraz, czy nie jesteśmy czasem bardziej na prawo niż myślałem? – To dziwne – rzekł Królik w dziesięć minut później. – Jak we mgle wszystko jest do siebie podobne. Czy zauważyłeś to o Puchatku? Puchatek powiedział, że zauważył. – Całe szczęście, że tak dobrze znamy las, bo inaczej moglibyśmy zabłądzić – powiedział Królik w pół godziny później. I roześmiał się tak beztrosko, jak ktoś, kto znalazł tak dobrze, że nie może w nim zabłądzić. Prosiaczek, idący w tyle za Puchatkiem, wspiął się na paluszki i szepnął. – Puchatku? – Co, Prosiaczku? – Nic – rzekł Prosiaczek, biorąc Puchatka za łapkę. – Chciałem się tylko upewnić, czy jesteś. Kiedy już tygrys przestał czekać na swoich towarzyszy wyprawy, i gdy zmęczył się tym, że nie było do kogo mówić, mówię wam, chodźmy, pomyślał sobie, że lepiej będzie wrócić do domu. I tak też zrobił. Gdy mama kangurzyca ujrzała go, powiedziała: O, tygrysek jest grzeczny. Właśnie przyszedł w samą porę, żeby wziąć lekarstwo. I wydobyła je z szafki, a maleństwo powiedziało z dumą: A ja już wziąłem moje. I tygrys przełknął swoje i powiedział: Ja też. Po czym obydwaj z maleństwem zaczęli się wzajemnie popychać, ale w sposób przyjacielski. I tygrys wywrócił niechcący jedno czy dwa krzesła, a maleństwo wywróciło jedno naumyślnie, a kangurzyca powiedziała: no, a teraz sobie pobiegajcie. A gdzie mamy pobiegać? spytało maleństwo. Idźcie i nazbierajcie szyszek jodłowych. Powiedziała Kangurzyca i dała im koszyczek. Więc poszli do sześciu sosen i tak długo obrzucali się szyszkami, aż zapomnieli, po co przyszli. Zostawili koszyczek pod drzewem i wrócili na kolację. I właśnie gdy kończyli kolację, przez uchylone drzwi do pokoju zajrzał krzyś. Gdzie jest puchatek? zapytał. Tygrysku kochany, gdzie jest puchatek? spytała kangurzyca. Tygrys wyjaśnił, co się stało, a ponieważ w tym samym czasie maleństwo opowiadało o swoim biszkoptowym kaszlu i Kangurzyca prosiła ich, by nie mówili jednocześnie, upłynęło sporo czasu, nim Krzyś domyślił się, że puchatek, prosiaczek i królik zabłądzili we mgle w głębi lasu. Dziwne są te tygrysy, szepnął tygrys maleństwu, ale one nigdy nie błądzą. A dlaczego nie błądzą, tygrysku? No, bo jakoś nie błądzą, wyjaśnił tygrys. Bo już tak jest. W takim razie, rzekł Krzyś, będziemy musieli pójść i odnaleźć ich. Chodź, tygrysie. Muszę pójść i odnaleźć ich, wyjaśnił tygrys maleństwo. A czy ja też mogę ich odnaleźć? spytało maleństwo z przejęciem. Chyba nie dziś, kochanie, powiedziała kangurzyca. Innego dnia. No dobrze, a jeśli oni jutro zabłądzą, czy będę mógł ich odnaleźć? Zobaczymy, powiedziała mama kangurzyca. A maleństwo, które wiedziało, co to znaczy, poszło do kąta i zaczęło się ćwiczyć we wskakiwaniu na samego siebie. Trochę dla wprawy, a trochę dlatego, że nie chciałaby, Krzyś i Tygrys spomyśleli, że jest zmartwione, bo musiało zostać w domu. Trzeba to sobie powiedzieć, żeśmy trochę zbłądzili, powiedział królik. Cała trójka przycupnęła w małym piaszczystym dołku na skraju lasu. Ten dołek trochę już zmęczył Puchatka, który zaczynał podejrzewać, że jest to taki dołek, który chodzi za nim krok w krok. Bo gdzie tylko szli, zawsze w niego wpadali i za każdym razem, gdy ten dołek ukazywał się przed nimi, królik oznajmiał z triumfem. Teraz już wiem, gdzie jesteśmy. A prosiaczek nic nie mówił, tylko próbował pomyśleć o czymś do powiedzenia, ale jedyną rzeczą, jaką mógł wymyślić, było: pomocy, pomocy. A było trochę niezręcznie tak mówić, kiedy był razem z puchatkiem i królikiem. W takim razie rzekł królik po długim milczeniu, podczas którego nikt mu nie dziękował za piękny spacer, jaki odbywali może byśmy poszli, co? Tylko w którą stronę? A co by było, rzekł puchatek powoli, gdybyśmy spróbowali odnaleźć nasz dołek, jak tylko stracimy go z oczu? A co nam z tego przyjdzie? Spytał królik. Bo my ciągle szukamy domu i nie możemy go znaleźć, więc pomyślałem sobie, że jeżeli zaczniemy szukać dołka, to wtedy na pewno go nie znajdziemy. I to jest dobra myśl. Bo może wtedy znajdziemy coś, czego wcale nie szukamy i może to będzie właśnie to, czego naprawdę szukamy. Nie ma w tym odrobiny sensu, orzekł królik. Nie, nie ma, odpowiedział puchatek pokornie. Ale już, już miał być, kiedy zacząłem o tym myśleć, tylko zgubił mi się po drodze. Gdybym wyszedł z dołka i potem chciał do niego wrócić, to z pewnością bym go znalazł, powiedział królik. Tak, ale ja myślałem, że może byś go nie znalazł, rzekł puchatek. Tylko tak sobie myślałem. Spróbuj, zaproponował nagle prosiaczek, a my tu na ciebie zaczekamy. Królik roześmiał się na znak, jak bardzo głupi jest ten prosiaczek, i zniknął we mgle. Ale nie uszedł i stu kroków, gdy zawrócił i skierował się z powrotem. Po dwudziestu minutach czekania puchatek wstał i powiedział. Zdaje mi się, prosiaczku, że chyba pójdziemy do domu. Ależ puchatku, zawołał prosiaczek mocno wzburzony. Przecież ty nie znasz drogi. Nie znam, rzekł puchatek. Ale mam w spiżarni dwanaście garnczków, które wołają mnie już od godziny. Nie słyszałem ich dobrze przedtem, bo królik ciągle mówił i mówił, ale teraz, kiedy nic nie mówi, tylko mówią moje garnczki, zdaje mi się prosiaczku, że będę wiedział, skąd idzie ich głos. Chodźmy. I powędrowali. Prosiaczek przez dłuższy czas nic nie mówił, aby nie przeszkadzać garnczkom, aż nagle wydał z siebie bardzo piskliwy dźwięk i kwiknął: jaj! bo nagle zrozumiał, gdzie jest. Ale ciągle nie miał odwagi odezwać się głośno na wypadek, gdyby było inaczej. I właśnie w tej chwili, gdy stał się już tak pewny swego, że było już wszystko jedno, czy garnczki wołają, czy nie, tuż przed nimi rozległo się wołanie i z mgły wynurzył się krzyś. A, tu jesteście! powiedział bez trosko, udając, że wcale się o nich nie niepokoił. Tu jesteśmy, Krzysiu, odpowiedział Puchatek. A gdzie jest królik? Nie wiem, odpowiedział Puchatek. To nic, rzekł Krzyś ale myślę, że tygrys go znajdzie, bo właśnie poszedł, żeby was szukać. Ale ja muszę już wracać do domu, i prosiaczek też musi wrócić, po to samo dlatego, żeśmy jeszcze nic pójdę z wami odpowiedział Krzyś, i będę was pilnował i poszedł do domu z puchatkiem i prosiaczkiem i pilnował ich dość długo a przez cały ten czas tygrys gonił po lesie i wreszcie potulny i smutny królik usłyszał go i potulny i smutny królik popędził przez mgłę zwabiony tymi dźwiękami które nagle zmieniły się w tygrysa Dobrego, wspaniałego tygrysa, potężnego i zbawczego tygrysa, który brykał sobie w najpiękniejszy sposób, w jaki tylko tygrys potrafi brykać. Ach, tygrysku, cieszę się, że Cię widzę! zawołał królik. Koniec. Więcej na nasze czytanie.